twój umysł o 3 w nocy. Właśnie, widzowie, dzisiaj powiem ci tak, zanim napiszesz, czemu znowu shortsy, to dzisiaj shortsy. Ale. Dzisiaj shortsy, ale dzisiaj tak zwana dawka dożylna. Tak się to mówi w terminologii ćpuńskiej, której już jesteśmy wtajemniczeni, bo jesteśmy uzależnieni, widzowie, od shortsów, TikToków i tak dalej. Dlatego, żeby podtrzymać przy życiu was i siebie, dawka dożylna, delikatna daweczka w postaci 30... Odpalam stoper na 30 minut, ale co? WF-ista ci mierzy czas na 100 metrów, beczko w dupę smal... Zaraz pooglądamy shortsy. To nie jesteśmy my na shortsach za chwilę. Amerykanki ubierające się do szkoły versus. A i tak naprawdę jest? Bo ja chodziłem w workach po pyrach. Jak akurat był, a tak to nago. Albo w ogóle. Najczęściej w ogóle. Ok. Czekaj, nie. Ale dobrze, że wysłałeś. Shortsy możecie wysłać, jak macie jakieś fajne. To naprawicie algorytm dzięki temu. Na przykład. Poczekaj. Nie, panie Boczek, patrz mi pan na usta i skup się pan, dobra? Pan jesteś debil, proszę pana. Dureń i niedorozwój, proszę pana. I proszę pana, mała, nie dorastać do żadnego poziomu. Ja sobie nie życzę żadnych propozycji od pana. Dobrze? A pocałuj mnie pan w dupę, rozumiesz pan? I wszędzie mnie pan pocałuje. O! Dobra, Boczek. Nie denerwuj mnie. Czekajcie, no dajcie parę przewinąć. Zaraz wyślecie parę, no. Szybka baklawa. Ej, baklawa, takie ciasto, znasz? Dobre jest, fest. Tylko ja już widzę oszustwo. Czekaj. Coś tu już nie gra, jak to widzę. Coś, to nie jest miód. Ty, baklawa jest z miodem? Przecież baklawa nawet z miodem nie jest. Patozara, no. Co to? O, pistacja. Ty, ale sraka. Serio kebaba robi zamiast baklawę. Co to w dupa jest? Saigon kiluj. Z czym baklawa jest, jak nie z miodem? Ciasto, masło, orzechy w dupę. I na to jeszcze się leje taki jakby sosik cytrynowo coś tam. Jaki miód? Jaki w dupę miód? I tu jeszcze miód. To jest szampon. To jest szampon. Przecież to widzę. To nie jest prawdziwy miód nawet. No i musimy jeszcze raz oglądać. Bo chcę zobaczyć, jak to przekraja. Na to ketchup. Witam, Rukaszu, witam. TikToki nie, shortsy. 4 minuty minęło. A co to kafejka jest w dupę internetowa, że czas mi liczysz? Dobra, wyciszę to, bo nie mogę już tego słuchać. Ale zobaczmy, jak to przetnie, bo ciekawy jestem. Jak to w środku wygląda? Ty, ale to w ogóle też to ciasto to jest takie jak na wrapa, nie? To też jest oszustwo zasrane. Już tak... On mnie zdenerwował ten filmik.
cukier puder napieprzył na to. Jakbyś kość przekroił dla pieska. To taką najtańszą. Takiej nawet nie dawaj. Obrzydliwe w dupa. Czy wśród amerykańskich żołnierzy panuje realne przekonanie, że... Nie, nie polityka, nie na szorcach dzisiaj. Nie wiem, czy gry małżeńskie. Na razie pół godzinki dawka do żyl na tych, ale potem zobaczymy. Utrzymuje się z renty. Tak. No ile takie rentki wpada? 1500 zł. No i co, da się za to żyć? Nie da, ale niedługo ale żyjesz. Waloryzacja. Czyli... Dzięki trzeciej drodze. Bardzo dobrze, no ile po waloryzacji twoja renta wzrośnie? Za co jest 1500 renty? Bo te renty to są konkretne ilości za konkretne rzeczy, nie? Da się jakby z całej kwoty wywróżyć za co ta renta? Najniższej wypłaty. 4200 będzie. To już, to jest podwyżka. To jest podwyżka, tak. Ile zarabia? Taka wysoka będzie renta teraz. Dobra, jeden short z czatu. If you're a guy, keep scrolling. Sup boys, you're with me today. Check this out. Fajne, jestem gejem. A babcia wie, że zabieramy babcię w podróż. Zaraz, czatu. Kupki musimy zabrać. A babcia, trochę z czatu, trochę sam. Znaczy z wami. Babcia pierwszy raz widzi granicę, co? Jak babcia myśli, co jest na granicy? Ja wiem, nie wiem jaka to granica. Wie babcia, gdzie teraz jesteśmy? Gdzie? Granica państwa. Tak teraz granice wyglądają. Tylko się przejeżdża autem, nawet się nie zatrzymuje nikt. Co sztyga? Z kim to granica? Jeszcze na Słowację pojedzie? Ale Słowacy. A zgadnij pan, Fiero. A to zamiast he, to ge. A ta pani uczyła się polskiego? Nie uczyła się polskiego, nie. Babiczka testuje pierwszy raz. Najwyższy czas. Do widzenia. Do widzenia z Bogiem. Zdrowia. Babcia, zmęczona jesteś? Ja jestem zmęczona. Zadowolona jestem. Tak? Tak. Aż w sercu mi się lepiej zrobiło. Okej. Okay. Nie wiem, o co tu chodziło, ale no piękny film, wiadomo. Dobry panie kierowca, powiedział ruchu drogowego, komenda miejska policji. Wrocław. Co to? Jakieś prawo jazdy. Po polsku pan mówi? Tak. Skąd pan jest? Gruz. Dobra, panie kierowco, prawo jazdy będzie czy nie? Ale po co to nagrywać? Nie wiem po co to nagrali. Zobacz, za chwilę. To nie jest prawo jazdy, to jest podróba. A takie prawdziwe? Jak nie jest podróba, ale prawo jazdy jest. Panie, prawo jazdy prawdziwe gruzińskie. A ja na Gruzji 10 lat mieszkał. Na gruzińskim prawem jazdy są tutaj z przodu takie fajne znaki. Tutaj nie ma nic. Ty, to jak w tym, co graliśmy, Contraband Police. Że łapie typek, tylko IRL. Ludzi z zagranicy i sprawdza im i musi po tych elementach zobaczyć, czy podrobione prawo jazdy, rozumiesz? Chłop ma gierkę IRL. Z tyłu też nie ma nic dodatkowo. Tutaj musi być wypukła powierzchnia taka... Ząbkowana, nie ma nic. Dobra, tequila. UV-ka zmieniający barwę pod kątem światła, nie ma nic. Co teraz mogę zrobić? No bak do piórmy jedziemy. Nie, pan. A z piórmy na Gruzję. Czemu? Bo posługiwa... Ty, mogą go, jak to się nazywa? Mogą go ten, kiknąć z kraju, tak o? Panie się w Polsce fałszywym dokumentem prawa jazdy z przestępstwem, to jest pierwsza sprawa. A my przestępcom nie udzielamy... Deportować go mogą? Więc wraca pan do swojego kraju. Zapraszam do przodu. No, to jest. Proszę? Proszę. To zabezpieczaj. Dobry panie kierowco. Ty, ale się zastanawiam, jak taki proces deportacji wygląda. W sensie, wyobraź sobie, że on powiedzmy mieszkanie ma jakieś, wynajmuje i tak dalej. I oni go tak w tym, co stoi, po prostu wypieprzają. Nie dadzą mu zabrać rzeczy czy coś. On w sumie nielegalnie tu przybywał, no to w sumie ta, no. Dobra, daj shortsa z czatu teraz. Co to zadanie? Panie dupy. Za dużo na dziś szorców, a to ledwo 5 minut. Wodzianka, ale to się z chlebem robi. Nie, dobra, Avdis, nie denerwuj mnie. Daj mi moją dożylną dawkę szorców. I no nie wiem, nie wygląda to smacznie, bo wygląda jak taka woda z kałuży. Oszust. O!
Ej, dobra. Ej, dobra, w dupę. Co to jest? Co? Dobra, w dupę, ty. Pieprzona reklama, jak coś to nie jest sponsorowane. To jest w dupę oszustwo. Jadłeś kiedyś w Subwayu? Spójrz na to. To ma 4k kalorii. Mess info, zerknę potem, zara. A co takiego? Ważne czy nieważne? Bo nie chce mi się patrzeć. Jeszcze tyle warzyw dają? Dull Meat Club. Nie, no to się nawet nie zamknie. Dla siebie tak robią pewnie, bo nie dla nas. Dobra, patrzę tego Messengera. Spoko, spoko. Ej, no nic się nie stało. No to przecież nie musiałeś nawet mówić. Przecież to jest chill. Przecież, no wiesz. Ja też jestem taki, nie? Ja też jestem ciepły. Nie, Boże, zlikowałem. Nieważne. Dzięki. Dzięki, Pękalowski, za 16 lat. Dobra, z tym Subwayem to niezły skam był. Ale ogólnie, kiedyś jadłem w Subwayu, zamówiłem sobie i Hindus mi wiózł 2 godziny, po czym przywiózł mi zalane, bo wziąłem z piciem i zalana taka napka, była taka rozmięknięta szmata. No w dupę trauma, do końca życia już z tym Subwayem mam, także no nie jest dobrze. Wiesz, że istnieją elektryczne hulajnogi? Po co to jest? Po co to jest? Po co to jest? Na lotnisku za 50 zł kanapkę i błagit w Subwayu? Ale na lotniska zawsze jest drogo. Ale Subway? No nie, no ja kiedyś tam jadłem, że to nie było złe, ale no. Raczej wolę tego nie zamawiać, jak już to zjeść tam na miejscu u nich. Dobra, czekaj, bo to ten od baklawy. Przestaniesz oglądać jedzenie? Nie, dzisiaj jedzeniowy content. Jadłem przed stream, to mogę. Jak ty jesteś głodny i trzymasz dietę, to właśnie wzmacniam twoją silną wolę. Doceń to. Tak, Rukaszu. Wtedy ci ładują tak kanapkę, a potem ciebie. Wiesz, jaki jest problem tego filmiku? Spójrz. Widzisz to? Taki, że ten idiota nie wie, co to jest ciasto francuskie i myśli, że wszystkie te wypieki to jest dupę tortilla zasrana wokół tych różnych deserowych rzeczy. No pieprzony debil. Przecież to pewnie smakuje jak gówno. Ale chłop to nagrywa i no nie wiem. No ludzie są przypieprzeni. 10k lajków to ma. Chłopie, wiesz co to jest dupę ciasto francuskie? Baklawo z dupy. I oczywiście jajkiem, żeby się przyrumieniło i myśli, że to wtedy jest ciasto francuskie. Rozumiesz? To jest problem. Debil. Kretyn. Zobacz. To tak wygląda, a smakuje jak sraka. To jest coś jak te Mikołaje czekoladowe za 30 groszy z plasteliny w dupę. Taki wygląda, ale jak go ugryziesz, to umrzesz. Jezus, sorry. Co za debil w dupę. To jest ohydne pewnie. Ta
Co to za pani? Co to za chłopy? Ty Batman go bija? Katzman. I'll tell you what he's done. He's taken the fights to a whole new level. Think of the word that'll spread from this. A co tu o dupę chodzi? Nie wytrzymam, no. Zara, no, no nie, zaraz czatu wezmę, poczekaj. I co to? To dla was, widzowie. Zara wezmę. Dawaj. Jeszcze, ona ma talent do tego. Dawaj. Tak? No dawaj. No dawaj. Dopychać czy nie? Uspokój, spokojnie. Wydłużaj. Co ty mówisz? Włosy ci wchodzą tutaj. Cię odgarniemy. Skup się tylko na oddechu. Wydłużaj. O, ile już czasu? A, włączyć? Dobra, czekaj. Spokojnie. Kitsune, nie denerwuj mnie. Co ja oglądam? Panią w paczce. No, kontent zwykły, nie ma plus 18, normalna rzecz. A jak myślisz, który z tych składników jest najważniejszy w naszych chipsach? Polskie ziemniaki oczywiście, od nich wszystko się zaczyna. Nie. Olej z pierwszego tłoczenia, najwyższej jakości. Nie. O, chodzi o aromatyczne przyprawy. Nie, co innego. A wiem, pasja. Powietrze powie? No nie, pasja, mów jeszcze powietrze. Chodź na zewnątrz, to ci pokażę. Dobra, powiedz się z kim. Wyskoczyłem na solo z takim indykiem. Pseudonim indyk, nie? Duży gość, który potrafił boksować, no i generalnie tam dość mocno niszczył naszych ludzi z osiedla, nie? Jak teraz mieliśmy akcję, że jeden osób tam go dopadło, a później on rozliczał każdego po kolei, nie? I takim był dość mocnym postrachem, nie? Bo to naprawdę kawał chłopa. Aż w końcu doszło do sytuacji takie, że znienacka jakiś tam zapalnik był, no to powiedziałem, no to dobra, to dawaj indyk na solo, nie? Ale wiesz, my akceptowaliśmy siebie, nie? Powiedzmy tak nawzajem. No to spoko to robiło. Walka o dzielnicę? No i akurat nie, już też wtedy dostałem kilka ciosów od niego, myślałem, że o kurwa. On trenował? Spędzał. Tak, on trenował też. No ale no stwierdziłem, no nie, no nie poddam się, nie? Aż w końcu wypaliłem mu sztukę taką, że stracił przytomność, nie? I wtedy było na takim dużym parkingu, nie wiem, 100 osób może widziało, to wszyscy indyk pokonany. Widzowie, było tak? Ale już to brzmi jak z filmu. Ale no wiesz, no mogło tak być, ja mu wierzę. Co to za dziwne ujęcia? Bo nic nie widzę poza... Nie. Proszę podać trzy powody. Nie! Dzisiaj nie ma polityki. Ale nie dlatego, że nie chcę polityki czy coś, po prostu znowu popsuję algorytm i będzie tylko polityka. Z tatą ćwiczy, tak? 5 lat. Co, i co, zmienią się? Batman i Robin? Stack with that, huch. Kure Mastered? Będzie. Ale nie dzisiaj. Ty, bo ja ciągle leżę na tym krześle, nie wiem. O, zobacz! Ej, dobra, zmienili dzieciaka na nastolatka, a bo stary identycznie wygląda. Rel? Jak jest się tak starym, po 5 latach już można nawet umrzeć. Ja wiem to po sobie. Więc kłamliwy film.
Teraz tylko jedzenie będzie. Popsułem znowu algorytm. Sigma Cooking w ogóle. Sigma Cooking. Nie Sigma Cook. Co to znowu jest? Tosty, jak ci dziadek zrobi zamiast babci? Niestety. Ale dziadek jadł gorsze rzeczy, jak było. No, inne czasy, nieważne. Minęło 20-30 minut shortów, jak coś? Ta? Dzięki za info, nerdzie w dupę. Napisz emotkę nerd, to jesteś właśnie ty. Ubieraj się, bo nie zdążę kupić torebki. Gotowy. O nie, ja się z tobą... Przepraszam, chciałeś mi pouc, ja cię wyśmiałem, wybacz mi. Dzięki. Nie pokażę. Wyglądasz jak klaun. Moje ulubione spodnie. Lesiu, ubierz się elegancko, proszę. Elegancko to nie oznacza, jakbyś szedł na ślub. K***a, nie wierzę, no. Nie, daj, ja cię teraz ubiorę. Przerwę dla ucznia dopasujesz do wszystkiego. Jedynie na belfor.pl. Jezus Maria. Co się dzieje? Szefie, dobrze przypaliłem? Kurwa, ty miałeś to lekko przypiec, a nie zrobić z tego brykiet. Nie no, idealnie. Delikatnie ci się skarmelizowało. Będzie w sam raz na zupę dla kelnerów. Szefie, mogę sobie zaparzyć kawę? Zaparzyć na zupę dla kelnerów? Oczywiście, zrób sobie kawusie, zapytaj się barmanów, żeby ci zrobili. Możemy się z nimi wymienić za coś do jedzenia. Szefie, kelnerzy mnie obrażają? Nie będzie kelner pluł nam w twarz. To im powiedz, że mają cię nie obrażać, albo poznają klątwę faraona. Szefie... Czemu dziadkowie mają passę na jedzenie rzeczy, po których normalny człowiek by się przekręcił? No bo dziadkowi już nie zależy. On wie, że może umrzeć dziś, jutro, za chwilę, no to luj. Bo kelner zwrócił zdanie. Nie mówi się zwrócił, tylko wyrzygał. To zapytaj się, co było nie tak zdaniem, zrobimy nowe. Zdenerwowałeś mnie. Moja mama ocenia piosenki polskich influencerów. Część pierwsza, to jest pierwsza. Dawaj, mamuśka. Ja jestem fagata, sexy, cipka, wiesz, to do nawiną? Dobra, i to nie jego mama, tylko wynajęta aktorka. Pierwsze pytanie byłoby tak. A ty ją znasz? A ona z tobą do klasy cho... Nieważne. Przyleciała delegacja takich miliarderów amerykańskich. Zorganizowano spotkanie w Bristolu z tymi miliarderami. No i pomyślano, że Maciek Kawecki tam może przyjść, zaprezentować kilka startupów, które są najbardziej... ważne, doniosłe w Polsce, jednocześnie potrzebują wsparcia finansowego. Co już jest 39? Z czym? Ja zaprosiłem kilka startupów, między innymi profesora Michała Wszałę. A co tu chodzi? Wydruk bionicznej trzustki. Pierwszy na świecie wydruk bionicznej trzustki organu. Fantastyczna w ogóle technologia. Pamiętam do dziś tą traumatyczność tego wydarzenia dla mnie, gdzie weszliśmy do takiego małego pokoiku, siedzieli starsi panowie, popijający w szklankach przezroczystych wódkę z lodem, którzy nie mieli w ogóle, nie byli zainteresowani tym, co pan profesor... Oczywiście to spotkanie dało nic. Nie byli niczym zainteresowani. Było to takie dla mnie doświadczenie w życiu, gdzie zobaczyłem, jakiej pozycji dzisiaj są często startupy, które muszą się sprzedać. I to był dla mnie taki trochę targowisko próżności. Przyleciała delegacja... Nic z tego nie zrozumiałem. Poza tym, że ktoś wódkę pił. Z lodem. Witaj na kanale Gracz Fan. Ale co ty im wysłałeś? Shortsy oglądamy. Chciałeś popsuć w dupę. Jestem ze wsi dziewczyna, kocha mnie cała gmina. Chłopaki gapią się, gdy jadę siać. Nie chcę kawioru i wina, śmietana i słonina mojego ciała. Co jest w dupę? Siemano wariacy. Ty mam takie pytanie, bo muszę do ziomka fotkę zrobić. Mogę z wami zdjęcie? Przykład? Ja, wszystko? Dobra, elegancko, uwaga. To chodźcie. No, dobra, git. Bo mi nie uwierzy, że ten, że byłem w klubie dla gejów. Siemano wariacy. You there! What are you doing? Want some of this? Huh? Want some of this? Want this? Yes, and then
E, warto grać tą grę? Hey, you wanna live? Don't rez. You wanna live? Don't rez. Nie, a. You're gonna get up, you're gonna... To czemu on gra? Ty, w tej grze da się wyzywać ludzi, którzy nie są z tobą w teamie? To jest fajna gra. Bro, no English, no English, bro, no English, no English. Necesito, escúchame. Necesito, escúchame. Sí, dígame. Necesito su nivel y... Możesz kogoś postrzelić, żeby leżał i potem go wyzywać w tej grze? Ty zarobista. Take the car and drive away. You drive in El Coro. You get up and run. Caminar to the car. Caminar El Coro. El Coro and go. Get out of here. Take it and go. Adios, mi amigo. Rasista. Fajnie. W sensie fajny film. Państwa teraz versus kiedyś. Yimpis keeps hunting. Ops are good at nothing. There ain't no discussing. Ty nie be... Ej, poczekaj. Poczekaj. Dobra, cenzura historii. Zdenerwowali mnie. Pieprze. Przychodzi 8-letni synek do tatusia i mówi, że chce rowerek. Tatuś na to... Nie mogę ci kupić rowerka, bo zaciągnęliśmy duży kredyt na dom, a na dodatek mama w zeszłym tygodniu straciła pracę. Proszę pana. Następnego dnia tatuś wstaje i widzi, że synek się spakował i chce się wyprowadzić. Tatuś pyta się swojego synka: dlaczego się spakowałeś? Synek na to: wczoraj wieczorem przechodziłem obok waszej sypialni i słyszałem, jak mama powiedziała, że już odlatuje, a ty za chwilę powiedziałeś, że teraz, że też zaraz dojdziesz. Musiałbym być zdrowo popierdolony, żeby zostać tu sam, z tak wielkim domem, wielkim kredytem, bez rowerka. Dobra, nie wytrzymam. Und es war einfach super cool. What was your favorite? Beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor told... Będzie dzisiaj 5 nocy u Shreka. Bar Mleczny Jagienka w Mielcach, czyli zamawiasz zupę ogórkową, zupę pomidorową, schabowego, mielonego, naleśniki, dwa kompoty, a za wszystko płacisz... 38! Ta zupa kosztuje 2,80. Boże. Smakuje dobrze, smakuje beskitu domowo, naprawdę smaczna. Ogórka mogłoby być więcej, ale to też jest kiedy? 2,80. Gdzie jest data? Pomidorowa z makaronem. Praktycznie w ogóle nie czujesz pomidorów w tej zupie, ale ta zupa kosztuje 1,80 zł. Myślę, że na... Złoty 80 zupa? Kompocik jaki dobry. Ile kompocik kosztuje, myślę? Przecież obiadów w szkołach obiadówka była droższa niż to, co on tu kupił. Jak to możliwe? Dzieci okradali. Polskie dzieci są okradane. I polskie dzieci. Polska. Jakbyś miał strzelić, 30 groszy kosztuje kompot. Ktoś się musi tym zająć. Wleciał właśnie 30 groszy kompot. Cały film z baru Jagienka, także zapraszam do oglądania. Ja pierdzie, jakie ceny. Dobra, pokaż, co mamy obejrzeć. Girls versus homos, tak? Nie, czekaj. Tak, dobrze mówię. Nieważne. Jak za free? No tak, dobrze pokazał. Nie oglądam jej mi shotów z teraz. Witam, Dymbu. Ciasteczka, dokturować, rondelek, polesterol w kostkach, rozpuścić, piasek, płynne masło. Ale to żółte jest. Forma na lato, sypacz beton, ułożyć fundamenty, dać do lodówki na 30 minut, heavy metalowa miska, mascarpone, cukier pudr albo koks, tłusty krowi sok, ubić tak jakby nie było jutra, płynne pistacje, ubić, koniec, polityczne orzeszki, torturować, fundamenty, najpierw masa, potem rzeźba, pistacjowy krem, smarować jak tajka, torturowane pistacje, dać do lodówki na kilka godzin, robić ładnie zdjęcie Insta pokazując, jak rewelacyjny wyszedł ten super sernik pistacjowy i boom, macie. A czemu to takie mięciutkie? Najlepsze na świecie, sernik pistacjowy, puszysty, bezpieczenia, bez... Tak jakby sama masa była. To jest dziwne trochę, bo to taka masa sama, jakbyś jadł taki serek łyżką, tak? To nie jest ciasto chyba. Bo sam zrobił materiał na to, w sensie, że... Bo jak macie psa, to wiecie, że pies zeżre wszystko. Pies zeżre wszystko! Nie.
Co takiego powiedział Donald Trump? Internet zapłonął po słowach, które wypowiedział Trump podczas wiecu wyborczego w Kerry. Czaj, to jest polityka, nie? Jarałeś? No. Teraz? No. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Nie mam ochoty kogoś pobić, nie jestem agresywny. Po prostu sobie idę. Aha, czyli normalnie jest, tak? Okej, czyli się uspokoił na parę minut. I słucham muzyki. Czy to są wszystko mity, że ludzie po marihuanie no oczywiście, mogą tak stwarzać zagrożenie? Raczej, jeżeli mają jakieś problemy z sercem, to mogą sami sobie stworzyć. 30 minut już, enough? Jak? Niemożliwe, że minęło 30 minut! Ty w dupę, o czym ty pieprzysz? Następnym razem będziemy to liczyć tak. Wejdziesz do piekarnika, odpalisz 30 minut i wtedy mi powiesz, kiedy minie. Bo inaczej mnie nawet nie denerwuj. I to wszystko no, w GTA. Oczywiste, jeżeli ma się problemy zdrowotne, to lepiej uważać. Jarałeś? Nic z tego nie wnika chyba filmu. Chyba, nie wiem. Lodówka budowlana, co to jest? W Simsach to się działo? Tak. Widzowie, co to? Ja zaraz zerknę. Lodówka budowlana. I zobacz, to naprawdę można jeść? Aha. Ty życzy... I ukrywasz przed majstrem? Jak, co ja pieprzę? Przed właścicielami, tak? Że... Ja pierdzielę. Boże. Ale to jest prawdziwe. Smutne, ale prawdziwe. Czekaj, co miałem zobaczyć? To, tak? You're my friend now. We're having soft tacos later. Fajna. Co jeszcze? To, tak? Widziałem to. Tylko kapiszony, spokojnie. Biedne pieski. Słyszę strzek! Słyszę strzeki, strzeki, 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 słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę strzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę strzek!